Dzień dobry i dobry wieczór. Niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, w jakim jesteście miejscu świata, czy też jaki jest u Was moment dnia, bardzo się cieszę, że jesteście z nami na Empik Music. Przed nami podcast, w którym przedstawiamy artystów. Ich muzykę możecie w dowolnym momencie znaleźć właśnie w naszym serwisie, a muzyka i w ogóle zajmowanie się sztuką często wiąże się także z inspiracjami, które płyną z innych rejonów i o tym też porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Sanach. Witam, dzień dobry. Dzień dobry i dobry wieczór, bo ja w sumie nie wiem, w którym momencie ktoś odpali naszą rozmowę i będzie nas słuchał. Mnie to jeszcze dziwi, ale ty nie znasz świata bez internetu, prawda? Całe twoje życie to jest internet jako zupełnie naturalna jego część. No teraz na pewno mi się przydaje ten internet, jak byłam młodsza. No pamiętam, że jak byłam młodsza, jeszcze w bloku mieszkałam tam z rodzeństwem, z rodzicami, to tak, to raczej taka byłam podwórkowa i ten telefony się później pojawiły i rzeczywiście potem tak zaczęły wpływać na mnie, ale no był taki czas bez internetu, na pewno tak gdzieś tam był. Teraz to tak widzę, że też jak się rozkręcają te social media, czy coś tam, Instagram i tak dalej, no to tak się wkręcam bardzo w to i tak nie lubię tego. Ale wkręcasz się, że czas to pochłania w tym czas, sensie? Mimo, że ja wchodzę dosłownie na kilka sekund, potem wychodzę, to tak często to robię i staram się jednak to ograniczać, bo bardzo wcześniej miałam z tym problemy, jak jeszcze tego tak nie prowadziłam tak dużo, a teraz widzę, że no to jednak gdzieś tam takie jest na mnie to wpływające. No ale jednocześnie jest tak i nie ma co do tego wątpliwości, że w dzisiejszym świecie artysta, który chce dotrzeć do ludzi, nie może po prostu nie korzystać z internetu, bo nie ma lepszej i bardziej demokratycznej platformy, żeby po prostu swoich ludzi szukać. No właśnie, ten Instagram, ja w życiu bym nie pomyślała, że w ogóle Instagrama będę zakładać. Jak na początku taki był pomysł z tym Instagramem, że trzeba założyć Sanach Music i tak dalej, no to byłam taka, że nie chcę, no bo co ja tam robić, nawet nie wiem, o co tam chodzi i w ogóle. A teraz to widzę, że tak bardzo się przejmuję, czy dobry opis, czy coś tam, czy dobrze napisałam, czy tu podziękowałam, czy coś tam. I to tak bardzo jest czasochłonne dla mnie. Dodatkowa praca, ale jednocześnie dla mnie na przykład, jako osoby, która spotyka się z artystami i robię to naprawdę od wielu lat. Moment, w którym artyści dopuścili nas do siebie, bo część z nich jednak nadal sama prowadzi swoje właśnie media społecznościowe, jest świetny, bo możesz przeczytać tony wywiadów, możesz zaufać tylko oczywiście temu, co słyszysz, obcując z muzyką, ale jednak tam widzę takie czasami reakcje, odruchy, no i interakcje ze słuchaczami. Tak, to jest bezcenne. Pisać. No i ja czasem właśnie tak przeglądam te wiadomości, bo jakieś mi się foldery zaraz utworzyły. Tak to się stało przy tam kilku tysiącach obserwujących, jak tam miałam, nie wiem, 2000, zaczęły się mi tak te wiadomości przenosić do folderów, jakieś inne, ogólne, coś tamte. I potem jeszcze jednak mi się stworzył i ja w sumie się w tym pogubiłam i czasem tylko tak przeglądam te wszystkie prośby czy co tam i widzę właśnie tyle miłych reakcji. Tak, to mi się nawet nie wyświetla, tak od muszę wejść tam coś i to jest bardzo skomplikowane. Rozmawiamy tutaj o pułapkach Instagrama, który rzeczywiście tak ma, że pokazuje nam wiadomości od osób, które już znamy, a często jak ktoś zajrzy do tej przestrzeni, w której są po prostu wiadomości od osób, których jeszcze nie znamy, ale napisały do nas, to możemy odkryć tysiące pewnie w twoim przypadku wiadomości. Żeby to wszystko uporządkować, to powiem, że naprzeciwko mnie siedzi artystka w tym chyba najpiękniejszym momencie, jaki można obserwować, czyli momencie, w którym wszystko się może zdarzyć, a już dużo się wydarzyło w krótkim czasie. Chociaż do tego, żeby opublikować pierwsze utwory w sieci, żeby opublikować pierwszą epkę, ja na imię Niewidzialna mam, a potem płytę Królowa Dram, przygotowywałaś się oczywiście znacznie dłużej właściwie swoim życiem, bo tak się mówi nawet, że na debiut to się pracuje całe życie, jest takie powiedzenie. Właśnie coś w tym jest, bo ja tak zauważyłam, że te utwory na pierwszą płytę, co właśnie tam wybrałam, to one były przeze mnie komponowane i wybrane przez ten cały czas, jak komponowałam od 11 roku życia. To po prostu te najlepsze kompozycje wybrałam sobie i dałam właśnie pierwszy mój album. Ale to jest takie stresujące, no bo teraz jak myślę o drugiej, trzeciej płycie, to widzę, że jakby wszystkie najlepsze już wybrałam, co chciałam pokazać bardzo. Pracowałaś to nieco
całe życie właśnie. No, a teraz tak, gdzie te nowe, fajne numery? I rzeczywiście to już widzę, że trzeba po prostu pracować dużo. Teraz ja tak mam mało czasu. Jakoś zauważyłam, że tak zazwyczaj raczej chodziłam sobie na studia, na zajęcia i wracałam do domu i sobie tam na pianinku plumkałam, coś tam śpiewałam. A teraz widzę, że mam tak mało tego czasu na komponowanie, że muszę sobie znajdować ten czas i wtedy mi przychodzą jakieś pomysły do głowy, a tak to ciężko. Czyli to jest taki paradoks w ogóle wdrażania się w to artystyczne życie, że najpierw masz mnóstwo czasu, nikt się tobą nie interesuje i piszesz ile chcesz, jakich chcesz utworów, a potem kiedy właśnie rodzi się zapotrzebowanie i powinnaś być gotowa do wydawania kolejnych płyt i w ogóle trzaskać pomysłami, nie masz czasu, żeby spokojnie sam na sam ze sobą o tym pomyśleć. No zwłaszcza, że może jakbym grała jeszcze na gitarze albo czymś tam, to bym brała do busa i bym sobie komponowała w busie, jak jesteśmy na koncertach czy w ogóle gdzieś tam. A jak dam na skrzypkach, gram i na tego na pianinie, pianinko w busie, to też tak słabo. Więc mam taki problem z tym, że jak gdzieś wyjeżdżam, no to już muszę się pożegnać na kilka dni z pianinkiem i tak jest mi wtedy trochę ciężej i taka jestem zaniepokojona tym, że co, nie mam piosenek na trzecią płytę. Jest to śmieszne. Ale przypomnijmy, że ukazał się właśnie debiut i to w maju 2020 roku, więc myślę, że troszeczkę masz prawo odpuścić sobie i nie przesadzać z tą presją, ale z drugiej strony rozumiem, że kiedy rzeczy tak pięknie rozkwitają, a po drodze pojawił się wirus i odebrał ci to, co jest naturalne przy debiucie, czyli szaloną trasę koncertową, która następuje i spotkania z ludźmi, którzy znają już twoje teksty, śpiewają w głos i jest ich nieograniczona liczba, a nie to wszystko, co się wiąże z dzisiejszym światem, no to rzeczywiście można troszeczkę inaczej myśleć. Tak, to byliśmy wszyscy tacy zaskoczeni. Ja też jestem do dzisiaj zaskoczona. Też ten rok właśnie miał być moim takim treningiem koncertowym i nawet jest takim treningiem. Najbardziej się boję tych występów telewizyjnych, a jakiś miałam jeden po drodze. Bardzo się stresowałam, ale tak widzę, że już z kolejnymi koncertami już tak bardziej się oswajam z tą sceną, więc spoko, już tak liczę, że może tak, mam takie nadzieję, że może w następnym roku, jak już tak wszystko wróci do normalności, oby, no to już może jakaś traska czy coś tam, że to mam nadzieję, że tak będę miała już szansę, bo ostatnio nawet byłam w szoku, że na ostatnim koncercie tak mi się chciało ruszać na scenie, bo tańczyć, normalnie skakać? Tak, nawet zaczęłam poskakiwać przy szampanie i tak zaczęłam skakiwać, tak, co ja robię, że nikt nie skacze i tak byłam w szoku, naprawdę byłam w szoku, że tak, a po prostu ci ludzie tak na mnie wpłynęli, te światła i ta scena wielka, bo tam już była jakaś wykładzina chyba na tej scenie i mogłam zdjąć sobie buty, więc zdjęłam i zaczęłam biegać tam, obracać się, tańczyć sobie. I naprawdę nie wiedziałam, że nawet tak umiem i to było bardzo fajne, więc tak widzę, że tak się trochę już przestawiam, że tak się trochę oswajam z tą sceną i czuję się swobodniej. Co jest najważniejsze w tym momencie, w którym jesteś w świecie muzyki, bo też studiowałaś muzykę, więc przeszłaś wszystkie etapy edukacji muzycznej właśnie z tymi skrzypkami, jak mówisz. W ogóle bardzo mnie to tak wzrusza wręcz, zdrobnienia, których używasz. Ty to robisz świadomie, prawda? To jest całkowicie świadomie, że mówisz pianinko, skrzypki. No właśnie w wywiadach często tak, ja na co rozpędzasz dzień... Rozpędzasz się w wywiadach, czy tak, na co dzień tak mówisz? Na co dzień zależy. Pianinko to często skrzypki. Dzisiaj chyba po raz pierwszy w życiu powiedziałam skrzypki. Prawie jakbyś była laborantką. No skrzypka. No więc nie, to tak po prostu nie myślę o tym i tak czasem przesadzam. Trochę tak. No ale wracając do tego, że przygotowywałaś się i do tej gry na tych skrzypkach i studiowałaś i studiujesz. Studiujesz czy studiowałaś? Bo jeszcze jeden rok mi zostało. Jeszcze rok ci został. No to też ciekawe obowiązki przy okazji. No praca magisterska w tym roku, więc zobaczymy. A z czego napisałaś licencjat? To jaki był temat? Nie pamiętam. Wpływ wykształcenia muzycznego. Chciałam trochę połączyć to moje wykształcenie muzyczne z tym światem rozrywkowym i chciałam tak gdzieś tam znajdywać te korzyści i jakieś tam zdolności, które się nabyłam w tym czasie w szkole muzycznej i tak dalej, które mogę wykorzystać w tam, czy w moich piosenkach, czy pracy studio, czy w ogóle w kontaktach z ludźmi, tak z muzycznej branży. No i tak na tym się skupiłam. Troszkę lałam wodę, a troszkę właśnie dowiedziałam się takich rzeczy, chociaż no nie wiem, czy tak nie było 3/4 lania wody. No bo to jest ciekawe też, że w tej branży muzycznej, w świecie muzycznym
takie solidne wykształcenie w muzyce rozrywkowej nie zawsze zdarza się. Właśnie. To jest raczej rzadziej niż częściej, tak mi się wydaje. Zwłaszcza wśród zespołów, które po prostu same się uczą gdzieś tam. Ludzie nauczyli się sami grać na instrumentach, komponują swoją muzykę. No ale myślę, że to może wyłącznie pomagać. Chyba, że ma się jakiś kompleks wobec tych ludzi ze świata muzyki klasycznej. I... Tak, czasem właśnie ja na przykład tak się skupiam ostatnio przy nowym, może nowej tam piosence, którą tam skomponowałam sobie z Kubą Galińskim, to nie wiem, czy on dał jakiś taki efekt na brzmienie instrumentu czy co, że miałam wrażenie, że ciągle coś tam jest zaniżone, to są jakieś takie ćwierćtony, coś takiego i mówię, że to taki moim zdaniem skrzypcowy słuch, bo tak czasem słyszę tak bardzo, to też od stresu zależy, jak się stresuję, to tak bardzo taki mam wyostrzony słuch, jak się tak nie stresuję, to taki byle jaki, ale właśnie słyszę takie niedociągnięcia, czasem to jest przecież fajne, jak tam coś... To jest jakiś taki dysonans w muzyce. Jakaś kategoria błędu w ogóle. Błąd w sztuce jest fajny. No właśnie, a ja taka jestem czasem, że nie musi być czyściutko. Musi być wszystko poprawnie. Tutaj ten jakieś tam przejście akordów, że to nie pasuje, bo tak się nie robi. No to tak widzę, że to też tak czasem mnie ponosi i że właśnie tak to gdzieś tam to wykształcenie klasyczne tak na to... Może przeszkadza.